witam na konferencji prasowej po meczu Ona Hakogacia, jako PBS Bank Kacha Sanok. Trener, drugi trener konkretnie Sanoka, pan Marcin Świko oraz trener Rudolf Łachaczek. Panie trenerze, mówię do trenera gości, bardzo proszę o skomentowanie dzisiejszego spotkania i wybranie też najlepszego zawodnika w tej ekipie. Ja myślę, że dobre spotkanie dla kibiców, emocjonujące, szybkie. Przegrywaliśmy ten mecz od początku, staraliśmy się dociągnąć wynik. Udało nam się to na koniec, no ale niestety w karnych przegraliśmy. Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny wydaje mi się dzisiaj Michael Cichy. Dziękuję bardzo. Dobra, uważam, że z naszej strony to najbliższy mecz, dobre sytuacje. Były tylko, mogę mieć pretensje do niewykorzystanych sytuacji, cośmy mieli, a przewaga 5-3, tamśmy mieli ten mecz rozstrzygnąć, strzelić jedną, dwie bramki, a zdobylibyśmy 3 punkty. No niestety nie stało się tak. Wyrównał, dorównał z przeciwnika 3-3. Dogrywka, wiadomo, bez branek a karne, no to lepsi albo szczęśliwiejsi jsme byli v těch karných o jednego, vyhrali jsme 2-1 a nejlepší závodníkem Pašut. Děkuji bardzo. Czy są jakieś pytania? Czyli tak to bardzo proszę. Panie trenerze, chciałbym zapytać, czy uważa pan, że no bo po tej wojnie na lodzie można jeszcze lepiej rozpromować ten półfinał Pucharu Polski właśnie z Ciarko Sanok? No to już to we waszych rękach, w mediach, abyście to rozreklamowali. No takie mecze to wiadomo, że to powinno być w telewizji, a nie Krakowie, a Katowice. Takie mecze po prostu to przyciągają, przyciąga kibiców, tworzy się bardzo dobry wizerunek hokeja. My to już jesteśmy tradycyjni rywale w Pucharze Polskim, także w super pucharze. Takže dla nás nic nového, tylko media musí bębnit głośno, a je tam 8 tysięcy ludzi, a je dobre widowisko, a lepší zespół ať vygra. No. Jeszcze o tą akcję chciałem zapytać Teddy Bear Toes. Państwo też w tym uczestniczycie jako hokeiści, drużyna? W tej imprezie, żeby tam ktoś rzucał te miszki, my nie zmieniamy tego, abyśmy grali mecz, a my się musimy koncentrować, to jest bardzo poważny mecz, także nasi hokeisti się koncentrowali na meczu, a nie na tej akcji, ale uczestniczymy w innych charytatywnych imprezach. Także w tym nie jest problem. To do obu trenerów pytanie, czy jesteście zadowoleni z losowania, że będziecie grali w półfinale jako drudzy i przez to mniej czasu na odpoczynek, co na ewentualny finał. Ma to znaczenie, czy żadnego znaczenia nie ma? Znaczy się przy takich wyznanych drużynach wydaje mi się, że no jakieś to znaczenie na pewno ma, bo gra się wieczorem, nie? I tego czasu jest troszkę mniej, ale wydaje mi się, że zawodnicy są przyzwyczajeni. W play-offie gra się też po 2 mecze z rzędu, także myślę, że tutaj zawodnicy to wytrzymają. Trener zadowolony? Było jakieś losowanie, no to, tak, to jak z wyborami, no. No to dobrze. No, nas to dotyczy, a nikt tam nie był. No tak, co na to powiedzieć. Ale dobrze czy źle? No wszystko jedno. To jeszcze do trenera mam pytanie, czy jesteście w stanie utemperować Dantona, czy ciężko będzie go utemperować? Znaczy, ale co mamy temperować? No nie, no wie pan, łapie nieustannie kary, prowokuje, no. To się może, nie chodzi mi o to, w tym meczu to się jakoś nie udało. Chodzi mi się w tym momencie rozbity zespół przez karę meczu, prawda, dla Lukasa i przez 10 minut, nie? Jeżeli o karę meczu, tam ja tego dokładnie nie widziałem, nie? Tam wydawało nam się, że zawodnik dostał krążkiem w twarz. Natomiast sędzia to powinien widzieć. Natomiast czy tam był atak jakiś kijem, może przypadkowy, no, gdzieś później, ale ja tego dokładnie, szczerze powiem, nie widziałem. Nie? Ale co, nie chcecie temperować Dantona, tak? Znaczy, nie mam co temperować, no. On wykonuje swoją pracę taką na lodzie, jaką mam. Tak, co będziemy temperować?
to ja mu mówię, to się może kiedyś na was srogo zemścić. Jak wam porobi takie kary gdzieś w play-offie czy gdzieś. No. Czy pan uważa, że to jest wkalkulowane w hokej, tak? Znaczy, kary zawsze są wkalkulowane, zwłaszcza w tej naszej lidze są kary wkalkulowane. Ja uważam, że w play-off to jest zupełnie inna bajka i w tamtym roku ten chłopak pokazał, że umie grać w play-offie. Nie, to my wiemy, że umie grać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie do obydwu trenerów. Jeszcze jakieś wzmocnienia przed Pucharem Polski? No dzisiaj był mecz na styku. Widać, że która drużyna się wzmocni, to może mieć tą przewagę decydującą. Wiecie, w tej chwili w tym roku na razie nic nie ma. Krakowie zobaczymy, no każdy trener by chciał mieć jak najmocniejszy skład, no ale realie są inne. Zobaczymy. Zobaczymy. Chyba nie mamy jeszcze pytań. Dziękuję bardzo.